Witam wszystkich, z tej strony Fil Konieczny. W dzisiejszym filmie pomówimy sobie o najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w świecie kryptowalut w minionych dniach. Ale zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale i chcecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym filmem kliknijcie w nazwę mojego profilu YouTube. Po przeniesieniu na stronę mojego profilu w prawym górnym rogu znajdziecie linki do giełd, które polecam. Zapraszam Was również do śledzenia mnie na Twitterze oraz Instagramie, gdzie często wrzucam różne aktualizacje, gdy nie mam czasu na nagrywanie. A więc zaczynamy!

Gdy spojrzymy sobie na czołowe kryptowaluty według market capu, to możemy zaobserwować, że w ciągu ostatnich 7 dni znaczna większość projektów straciła, znaczna większość projektów spadła. Sam bitcoin zresztą stracił w ciągu ostatnich 7 dni ponad 7%, blisko 7,5%. Niemniej jednak mamy dwa wyjątki. XRP zyskało ponad 17%, TETA Network zyskała ponad 40%, dokładnie jest to 44%. Pozostałe projekty straciły nieznacznie po kilka procent. Jak na rynek kryptowalut i jak na przedział czasowy jednego tygodnia, to straty na poziomie 0,8, nawet 8% to nie jest wiele jak na wahania, które mamy normalnie na rynku kryptowalut. Niemniej jednak mamy kolejny pullback. Cena Bitcoina. Od swojego szczytu na poziomie ponad 61 tysięcy dolarów, spadła już o blisko 19%, odbiła się o około 50 tysięcy dolarów, jak na półbaki nie jest to duży spadek. W poprzedniej hoście miewaliśmy spadki na poziomie 30-35, nawet przekraczające 40%, więc spadek na poziomie około 18,8% nie jest dużym spadkiem, niemniej jednak, jeżeli spojrzymy na niego czasowo, a trwa on do Dosyć, dosyć długo, no to może on niektórych, zwłaszcza nowych inwestorów, przerażać. Można powiedzieć, że czasowo ten pullback przypomina. Pullback, kiedy cofnęliśmy się z poziomu 40 tysięcy dolarów na poziom około 30 tysięcy dolarów, ponieważ ten, kiedy wychodziłem pierwszą partią moich kryptowalut przy poziomie około 55 tysięcy dolarów, ten pullback z poziomu 57 na poziom około 44 tysięcy dolarów był o wiele gwałtowniejszy, ale jednocześnie też był szybszy. Dołek wyłapaliśmy szybciej i zaczęliśmy piąć się ponownie wyżej do kolejnego ATH. Fear and Greed Index w tym tygodniu wybił nam wreszcie neutral, czyli sentyment neutralny. Inwestorzy nie wiedzą, czy będziemy spadali, czy będą ponowne wzrosty. Tak naprawdę w tej chwili w tym etapie rynku sentyment neutralny jest rzadkością. W cały czas mieliśmy tak naprawdę greed, czyli chciwość, albo ekstremalną chciwość. W tej chwili jesteśmy na 54 punktach nieco mniej nawet niż wczoraj. Wczoraj jeszcze mieliśmy chciwość, powiedzmy. Która już powolutku wchodziła właśnie w sentyment neutralny na poziomie 60 punktów. Tak mniej więcej wygląda wykres Fearing Greed Index. No i ewidentnie tutaj widać, że ten sentyment na rynku powolutku z dnia na dzień nam opada. Na szczęście, wraz z chciwością opadają nam także opłaty transakcyjne na bitcoinie. W tej chwili opłaty wynoszą 13,79 dolarów. Jest to oczywiście średnia, a gdy zbliżymy sobie wykres opłat transakcyjnych, to możemy zobaczyć, że tak naprawdę, kiedy cena bitcoina rośnie, rosną nam także opłaty transakcyjne. Kiedy cena bitcoina spada, spadają nam także opłaty transakcyjne. I nawet gdy kończyły nam się te pullbacki i mieliśmy ponowne wzrosty, to także w tym samym czasie, Rosła nam opłata transakcyjna na Bitcoinie. Zdarzyło się to przy pierwszym pullbacku i gdy mieliśmy pierwsze wzrosty, przy drugim pullbacku, gdy mieliśmy kolejne wzrosty i przy tym pullbacku, który mamy teraz. Także pytanie: Co jeżeli zaczną się ponowne wzrosty, co jeżeli Bitcoin zacznie rosnąć chociażby od kwietnia przez kwiecień, maj i na przykład dojdzie do poziomów 60, 65, 70, 75 tysięcy dolarów, co stanie się z opłatami transakcyjnymi? S&P w tym tygodniu można powiedzieć, że jest niezdecydowane. Część spółek tych większych można powiedzieć, że potraciła lub nieznacznie zyskała. Kapitał odpłynął ewidentnie do tych mniejszych. Tesla straciła blisko 2%, no pozostałe z tych większych spółek nieznacznie wzrosły. Apple, tutaj mamy 0,05%, e, Microsoft 0,7%, więc to są nieznaczne wzrosty, jak na to, co widzieliśmy chociażby w poprzednim tygodniu dwa tygodnie temu e, co wiadomości. Zazwyczaj te, te, te spółki większe rosną po kilka procent tygodniowo, zwłaszcza Zwłaszcza przy tym ogromnym do druku pieniędzy, jaki mamy w tych czasach. W skali miesiąca mniejsze spółki w dalszym ciągu na zielono, te większe jednak tracą. Microsoft stracił blisko 1% w ciągu miesiąca, Apple 3,8%, Google 2,5%, Amazon 3,6%. Tesla w dalszym ciągu dostaje tyłku w ciągu tylko i wyłącznie jednego miesiąca, straciła ponad 13-blisko 14%. Marzec także nie był łaskawy dla rynku kryptowalut. Widać tutaj ewidentnie, że te wzrosty w marcu na pewno, nawet jak były, to nie były dla nas, dla inwestorów kryptowalutowych, zadowalające. Jesteśmy przyzwyczajeni do kilkudziesięciu procent, kilkuset procent w skali miesiąca w Hoście, oczywiście. Styczeń, luty nas rozpieszczał, natomiast marzec pokazał nam, że bitcoin urósł tylko lub aż dla niektórych osób 8,2%, może aż dla ludzi, którzy inwestują w tradycyjne, powiedzmy, aktywa dla świata kryptowalut, no 8% w ciągu miesiąca na Bitcoinie, no to nie jest super wynik. Ethereum zyskało tylko 2,3%. Mamy także projekty, które potraciły. Binance Coin stracił 2%, Polka straciła 4,6%. Także no ten miesiąc można powiedzieć, no nie był za ciekawy. Ta tabelka miała być pokazana w ramach ciekawostek, Niemniej jednak, jak już o tym mówimy, jak już mówimy o marcu, marzec zazwyczaj nie jest dobrym miesiącem dla rynku kryptowalut. No, i tak naprawdę od 2011 roku tylko dwa razy w historii, dwa lata w historii, byliśmy w marcu na plusie. Zresztą w 2019 roku było to 7% na plusie, czyli jeszcze mniej niż w tym miesiącu. Jeżeli będziemy mieli jeszcze jakiś, może, pullback dalszy, niektóre osoby przewidują, że spadniemy poniżej 50 tysięcy dolarów w tym pullbacku. No to może i ten miesiąc skończymy na stracie. Niemniej jednak, no, ewidentnie tutaj widać, że marzec, dla rynku kryptowalut nie jest zazwyczaj dobry. No i też pytanie, czy mamy ten pullback w marcu, bo. W marcu coś się dzieje i nagle inwestorzy odchodzą. Czy inwestorzy odchodzą, bo wiedzą, że zazwyczaj marzec jest nieciekawy i wolą sprzedać już przed marcem i wejść ponownie w kwietniu, i po prostu tutaj się tworzy nam taka samospełniająca przepowiednia. Także jedyne, co mogę powiedzieć, aby pocieszyć osoby, które czekają na dalsze wzrosty, no to to, że kwiecień i maj dla rynku kryptowalut znowu odwrotnie, zazwyczaj jest dobry. I tak jak mieliśmy w całej historii Bitcoina tylko dwa dobre marce, tak znowu w całej historii Bitcoina kwiecień i maj jest odwrotnie, bo tylko dwa, dwa razy w kwietniu i dwa razy w maju zdarzyło się, że te miesiące nie były dobre dla rynku kryptowalut. W pozostałe lata mieliśmy wzrosty, więc miejmy nadzieję, że te wzrosty będziemy mieli faktycznie kwiecień, maj. No i wtedy ten wykres też by wyglądał nam dosyć, dosyć, Fajnie, tak? Czyli wzrosty, pullback, wzrosty, pullback, wzrosty, pullback przez marzec, no i dalsze wzrosty, powiedzmy kwiecień, maj, i wtedy już możemy być na poziomach naprawdę o wiele, wiele wyższych, ale ponownie. Co wtedy z opłatami transakcyjnymi na bitcoinie, które rosną wraz z rosnącą ceną bitcoina? Co jeżeli dojdziemy faktycznie do poziomów około 50 dolarów 50 za transakcję? Może 55, jak to było w Hoście 2017? Co jeżeli dojdziemy do 60 dolarów? Czy wy, jako inwestorzy, będziecie ryzykować i trzymać dalej swoje kryptowaluty, czy postanowicie, że wychodzicie? Musicie taką decyzję podjąć już teraz, żeby po prostu nie reagować, jak już faktycznie ta sytuacja będzie miała miejsce, bo potencjalnie to, to, że nam Hossa zakończyła się w roku 2017, kiedy to opłaty transakcyjne na Bitcoinie wynosiły 55 dolarów, to nie oznacza, że tak się stanie też tym razem. Może to się okazać, że faktycznie będzie na poziomie 55 dolarów, a może być na poziomie 100 dolarów, 200 dolarów, albo się okaże, że to tak naprawdę w tej chwili nie ma znaczenia, bo wchodzą instytucje finansowe i one mają gdzieś to, ile kosztuje opłata transakcyjna na Bitcoinie, skoro kupują za kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt milionów dolarów kryptowaluty. Także wy, jako inwestorzy już w tej chwili, przed potencjalnymi wzrostami w kwietniu oraz maju, musicie podjąć decyzję, co będziecie robili, jak znajdziemy się na tych wysokich poziomach, jeżeli chodzi o opłaty transakcyjne. Czy postawicie 50-50 na to, że dobra, dalej mamy hossę, trzymam dalej, czy może jednak będziecie chcieli powolutku wychodzić, bo być może będziemy mieli koniec hossy. Wy oczywiście róbcie jak uważacie, niemniej jednak ja uważam, że Lepiej jest podjąć decyzję teraz, na chłodno, niż zastanawiać się, jak już będzie mało czasu i atmosfera będzie bardzo mocno napięta. Za jedną uncję złota dzisiaj musimy zapłacić 1732 dolary. W polskich złotówkach jest to 6820 złotych. No i teraz sekcja walut, która jest wyjątkowo ciekawa w tym tygodniu, ponieważ dolar amerykański dochodzi powolutku do poziomu 4 zł. Dzisiaj za amerykańskiego dolara musimy zapłacić 3 zł i 93 grosze. Frank szwajcarski kosztuje 4 zł i 18 groszy. Euro 4 zł i 63 grosze. Natomiast za funta brytyjskiego musimy dzisiaj zapłacić 5 zł i 41 groszy. A jak już jesteśmy przy polskiej złotówce, to na Business Insider możemy przeczytać. Złoty jest najsłabszy od 12 lat, a to nie koniec spadków. W czwartek złoty osłabił się względem euro do poziomów, które ostatni raz obserwowaliśmy w 2009 roku. Jedno euro kosztowało około 4,65 groszy. Jak przekonują analitycy, to jeszcze nie koniec spadków na polskiej walucie. Efektem będą wyższe ceny importowanych produktów. Oczywiście, że nie, nie jest to koniec spadków, to jest dopiero początek spadków, ale zapewne widzowie tego kanału to wiedzą, gdyż już Wam to mówiłem mniej więcej w lipcu, sierpniu e, tam. Tego roku, kiedy złoty troszeczkę się odbił, kiedy sytuacja na świecie związana z wirusem się poprawiła, wtedy też polska złotówka odreagowała, odbił się, i wtedy też Wam mówiłem, że moim zdaniem warto jest przechodzić w koszyk walutowy euro, fund, frank, dolar, ponieważ jeżeli będziemy mieli coraz gorzej na świecie, to polska złotówka będzie najbardziej dostawała po tyłku, będzie po prostu tracić, ponieważ tak się dzieje za każdym razem, kiedy jest źle na świecie, to kapitał od. Odpływa z tych państw gorzej rozwiniętych, i właśnie takim państwem jest Polska. Zapewne pamiętacie, jak we wakacje lipiec, sierpień, kiedy właśnie mieliśmy ten spadek, mówiłem wam mniej więcej tutaj, że spodziewam się drugiej fali wirusa we wrześniu, październiku. Jeżeli będzie na świecie coraz gorzej, no to też polska złotówka będzie tracić i mniej więcej było to tutaj właśnie kiedy złotówka była w lokalnym dołku. Tak naprawdę to mówiłem to co wiadomości więc jeżeli ktoś kupił to na pewno jest zadowolony. Mieliśmy sytuację w której faktycznie od września tutaj mieliśmy nawrót wirusa straszenie ponowne. Złotówka zaczęła spadać. No i też mieliśmy odreagowanie i pamiętam że część widzów była na mnie obrażona miałem takie dwa czy trzy komentarze że mówiłem że to będzie rosnąć a teraz spada oczywiście. To są inwestycje, także nic nie dzieje się od razu. Niemniej jednak w długim terminie moim zdaniem właśnie warto jest wyzbywać się złotówki. Może nie wszystkiego, niemniej jednak jeżeli idą złe czasy, no to złotówka lubi właśnie bardzo mocno tracić. I tu jest akurat pokazany amerykański dolar, który w sumie nie urósł najwięcej względem, względem polskiej złotówki. Tak mniej więcej prezentuje się frank szwajcarski, także tutaj mamy ten okres, kiedy warto było zamieniać i też mieliśmy wzrost, odragowanie, ale w długim terminie w dalszym ciągu polska złotówka coraz gorzej stoi. Euro wygląda znacznie lepiej okres, kiedy warto było właśnie zamieniać, wzrost, odragowanie i ponowny wzrost, niemniej jednak stoimy na o wiele, wiele wyższym poziomie. Natomiast największym zaskoczeniem jest dla mnie Fund Brytyjski, ponieważ Fund Brytyjski w kryzysie 2001 oraz kryzysie 2009 był najgorzej. On rósł względem polskiej zotówki powiedzmy o około 20%, gdzie na przykład w kryzysie 2009 e, amerykański dolar urósł o blisko 98%. Także, no, powiedzmy, reagował najgorzej. Niemniej jednak, i tak wolałbym mieć funta brytyjskiego i zarobić na nim 20%, niż trzymać polską złotówkę. A tutaj, w tej e, sytuacji, którą mamy w tej chwili na świecie, funt brytyjski zareagował naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I nawet ten pierwszy wzrost nie był tak gwałtowny jak e, w innych walutach, ale w długim terminie i tak widać, że ewidentnie. Polska złotówka traci względem funta brytyjskiego. No i teraz sytuacja wygląda tak, że im gorzej będzie na świecie, tym ta złotówka powinna bardziej tracić, a więc inne waluty powinny rosnąć względem polskiej złotówki. A jeżeli zrobi się dobrze, potencjalnie można powiedzieć, że we wakacje może zrobić się dobrze. Możemy, mieć, e, możemy być mniej straszeni wirusem, możemy mieć cofnięcie obostrzeń, e, no to wtedy możemy mieć ponowne odreagowanie, tak jak tutaj było mniej więcej w okresie wakacyjnym. Niemniej nie mniej jednak, w długim terminie spodziewam się, że na świecie będzie teraz coraz gorzej. Mamy spiralę upadkową, e, a to oznacza, że polska złotówka powinna tracić coraz bardziej. No i nieco ponad pół roku później mówi Wam także o tym Business Insider. Jeszcze zanim przejdziemy do wiadomości ze świata, małe ogłoszenia parafialne. Na samym początku chciałem Wam bardzo, bardzo, bardzo mocno podziękować, ponieważ zebraliśmy w ciągu tygodnia 100 tysięcy złotych, które właśnie chcieliśmy zebrać dla Kamila. Wpłasaliście naprawdę bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Byłem zaskoczony. Nawet jedna osoba, pozdrawiam Cię, jeżeli słuchasz tego odcinka, napisała, że zarobiła na Polsce do 150 tysięcy złotych, dlatego przesyła Kamilowi 1111 złotych. Wszedłem na stronę, patrzę, była wpłata 1111 zł dla Kamila. Tutaj cel został zwiększony ze 100 do 150 tysięcy złotych, ale tylko dlatego, że część osób tak się zaoferowała, jeżeli chodzi o tę zbiórkę, że postanowiła zorganizować jakby osobne aukcje, sprzedawała jakieś osobne rzeczy. I powiedziała, że wpłaci pieniądze z zysku z tych, z tych rzeczy, z tych aukcji dla Kamila. Więc, więc tutaj to zostało powiększone. a Niemniej jednak potrzebne 100 tysięcy złotych na leczenie glejaka zostało uzbierane. Także udało wam się kupić jednemu widzowi wózek inwalidzki. Kamilowi udało wam się prawdopodobnie kupić życie. A że dobro wraca, to miejmy nadzieję, że sobie kupiliśmy tymi wpłatami fajny kwiecień i maj na rynku kryptowalut. Także teraz już kwietniowe i majowe wzrosty muszą przejść. Druga informacja parafialna, drugie ogłoszenie parafialne to webinary. Webinar, który odbędzie się 1 kwietnia. Link do zapisu pod filmami w miejscu na opis znajdziecie, znajdziecie te linki. Na tym webinarze, który odbędzie się 1 kwietnia, będziemy mówić o tym, co dzieje się na rynku od strony Glassnode'a, czyli danych on-chain, jak wyglądają wykresy, w którą stronę możemy pójść, i postaram się ugryźć temat hosty troszeczkę od z drugiej strony. Zastanowimy się, dlaczego nie powinno być w tej chwili jeszcze końca chosy a konieczny sprzedaje kryptowaluty za wcześnie. Także, jeżeli chcecie uczestniczyć w webinarze, jest on oczywiście darmowy, no to pod filmem w miejscu na opis znajdziecie link do zapisu. Przejdźmy teraz do wiadomości ze świata, a na początek Stany Zjednoczone. Jak możemy przeczytać w tym artykule, administracja Bidena szykuje kolejne 3 ich tryliony, nasze biliony dolarów, które znowu zostaną wyklikane z powietrza, już nawet niewydrukowane. No i ta informacja jest i zła, i dobra. Dobra jest dla nas, inwestorów, ponieważ e, oczywiście będziemy znowu mieli zielono na giełdzie to tym, 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 tym samym to może spowodować, że i rynek kryptowalut zacznie ponownie rosnąć. Zazwyczaj, kiedy mamy takie dodruki, kiedy gospodarka jest wspierana, no to S&P oczywiście świeci nam na zielono, moim zdaniem tylko dlatego cały czas rośnie, bo mamy te dodruki, no ale w długim terminie oczywiście jest to bardzo nieciekawa informacja, no bo to może skończyć się na dwa sposoby, albo zakończą dodruk i będzie naprawdę upadek z bardzo wysokiego konia, Albo będą ciągłe do drugi ciągłe rozwadnianie pieniądza fiducjarnego, coraz większa inflacja, no a potem być może nawet i hiperinflacja. Tak czy siak, koniec końców obywatele zapłacą. No, chyba że w magiczny sposób na świecie nagle powstanie wielki reset, o którym się mówi, i rządy postanowią nagle wprowadzić na przykład nowy pieniądz, pieniądz elektroniczny, być może jakieś właśnie CBDC. By wszystkim żyło się lepiej. Na świecie w tej chwili mamy pewne napięcia, które wywołał statek o pięknej nazwie Evergreen, czyli zawsze zielony, poprzez blokadę kanału sueskiego. Też na giełdzie nie zrobiło się zielono, także nie mamy Evergreen bardzo fajna nazwa. Niemniej jednak tutaj przez kanał sueski przepływa, odbywa się 10% światowego handlu. No i jak możemy przeczytać na money.pl, kanał Słoweski zablokowany nawet na miesiąc to katastrofa dla globalnego handlu. Statek, który utknął w kanale Sueskim, może go zablokować na kilka dni, może też na miesiąc. Moim zdaniem to nie jest przypadek, niemniej jednak nie wchodźmy tutaj w teorie spiskowe, spójrzmy na to od strony inwestorów. Od strony inwestorów, czyli nas, wygląda to tak, że no to oczywiście wywołało, wywołało pewien niepokój na świecie, no a tym samym, tym samym mieliśmy spadki, spadki na S&P, które też być może pociągnęły rynek kryptowalut i to też pokazuje, że ten rynek kryptowalut też w takich naprawdę nieciekawych sytuacjach, naprawdę kluczowych, ważnych, jak chociażby marzec 2020, jest bardzo mocno połączony Właśnie z SP. Te, te dwa rynki SP, krypto, nawet można powiedzieć troszeczkę złoto, są połączone. Kiedy mieliśmy spadki 2000, w marcu 2020 na SP, to też poleciał w dół rynek krypto, złoto także spadło. Potem rynek krypto zaczął się odbijać, bitcoin zaczął rosnąć, złoto zaczęło rosnąć, SP jeszcze chwileczkę spadało. No i ponownie podobnie mieliśmy także wczoraj i przedwczoraj, że ta sytuacja, to napięcie spowodowało, że też między innymi mieliśmy właśnie spadki na rynku krypto. Walut. Kolejna dobra informacja, która pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, tym razem z Miami. Jakiś czas temu mówiłem Wam o burmistrzu Miami, który umożliwił otrzymywanie wypłat w postaci bitcoina, i teraz okazało się, że odbiór jest bardzo pozytywny i coraz więcej osób chce faktycznie dostawać wypłatę w bitcoinie. Także jest to bardzo dobra informacja. Jest to także reklama dla rynku kryptowalut. No i też pokazuje, że to nie jest jakby jakieś powiedzmy widzi burmistrza Miami, że on akurat jest fanem kryptowalut, ale faktycznie ludzie chcą z tego korzystać, a to nie jest małe przedsięwzięcie. To nie jest tak, że burmistrz sobie wymyślił, że nagle będziemy mieli wypłaty w Bitcoinie. No ktoś te bitcoiny musi kupować. Ktoś musi te bitcoiny przechowywać, ktoś musi je wysyłać na portfele bitcoinowe osobom, które chcą te wypłaty w bitcoinie dostawać. Więc powiedzmy, no tutaj już jakaś procedura została faktycznie uruchomiona, no i fajnie, że też podoba się, została przyjęta dosyć pozytywnie. Polska złotówka bardzo mocno traci. Ale nie traci tak mocno jak turecka lira. I tutaj na bbc.com możemy przeczytać, że turecka lira spadła tylko i wyłącznie w ciągu jednego dnia o 15% względem amerykańskiego dolara. W Turcji mamy naprawdę nieciekawą sytuację ekonomiczną. Turecka lira bardzo mocno traci na wartości, no ale co ciekawe, część obywateli faktycznie ucieka w bitcoina i na tureckich giełdach, także na powiedzmy giełdach. Anonimowych i, 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 i e, powiedzmy, gdzie można kupować za faktycznie za fiaty e, kryptowaluty, volume jest coraz większe. A to pokazuje, że w nieciekawych sytuacjach ludzie poniekąd traktują bitcoina jak cyfrowe złoto. A mało tego, patrząc na obecną cenę złota, na obecną sytuację, e, jeżeli chodzi o złoto, to w tym kryzysie ludzie częściej chcą uciekać w bitcoina niż w fizyczne złoto. Kolejny tydzień i kolejne CBDCs, tym razem artykuł sprzed 9 godzin, czyli dosyć nowy. Chiny zaproponowały globalne zasady dla CBDCs, czyli nie dość, że sami wprowadzają CBDC, Central Bank Digital Currency, walutę elektroniczną, która będzie zniewalać obywateli, która będzie miała ich pod kontrolą, to teraz Chiny jeszcze wychodzą poza swój Powiedzmy, obszar poza swoje terytorium i chcą zaproponować globalne prawo dotyczące CBDCs, tak by można było je także wymieniać między sobą. I to nie wszystko, ponieważ w tym samym tygodniu, 10 godzin temu, dowiedzieliśmy się, że Jamajka także planuje wprowadzić własne CBDC. Teraz moje ulubione wiadomości wirusowe, dodatkowo też. Troszeczkę nieciekawych informacji. Z Polski na początek, jak możemy przeczytać na Bankier.pl, brytyjski rząd wprowadza drakońskie kary za wyjazd za granicę bez ważnego powodu. Także teraz mieszkańcy Wielkiej Brytanii nie mogą opuszczać kraju, nie mogą jeździć na wakacje, są po prostu uwięzieni, a jeżeli wyjadą, no to mają 5000 funtów kary. Zapewne gdybym jeszcze rok temu powiedział, że mieszkańcy Wielkiej Brytanii, czy nawet jakiegokolwiek europejskiego kraju będą mieli zakaz opuszczania kraju pod groźbą kary, zapewne zostałbym nazwany foliarzem oraz płaskoziemcą. Zwłaszcza, zwłaszcza, że co ciekawe, w okresie wakacyjnym nawet widzowie tego kanału mówili mi, że nie będzie drugiej fali wirusa. Nie będzie drugiej fali wirusa, ponieważ Polacy nie dadzą się już na to nabrać e, i, i nie będzie już we wrześniu drugiej fali, bo pamiętam, że właśnie wtedy wspominałem, że moim zdaniem będzie druga fala, a wtedy polska złotówka powinna tracić, więc powinniście wyzbywać się moim zdaniem polskiej złotówki do koszyka euro, funt, frank, dolar. E, no i wtedy właśnie część osób mówiła, że w życiu nie będzie drugiej fali, Polacy się na to nie dadzą złapać. Tymczasem mamy w tej chwili trzecią falę. Następna wiadomość, tym razem ciekawsza z Niemiec, gazeta.pl. Angela Merkel wycofuje się z restrykcji na Wielkanoc i prosi rodaków o wybaczenie. Niemcy miały być w czasie Wielkanocy objęte twardym lockdownem, łącznie z zakazem odprawiania nabożeństw, aby zwalczyć trzecią falę epidemii. Decyzja spotkała się jednak z krytyką, a Angela Merkel zwołała w środę pilny szczyt z premierami krajów związkowych. Niemcy się zbuntowali, odbyły się dosyć duże protesty, no i pani Angela Merkel się poddała, nie będzie twardego lockdownu. Tymczasem w Polsce rząd zaostrza lockdown: zamknięte przedszkola, niektóre sklepy czy salony fryzjerskie, nowe limity w handlu i kościołach. I teraz uwaga, najważniejsze. Rząd zdecydował o zaostrzeniu panującego już lockdownu na terenie całego kraju. Nowe obostrzenia będą obowiązywać od 27 marca do 9 kwietnia. Ale waleczni Polacy Husaria przyjęła te restrykcje na miękko, także dzień później dowiadujemy się. Do kiedy restrykcje i twardy lockdown? Minister Zdrowia o kluczowym warunku Niedzienna liczba nowych zakażeń, ale dynamika ich przyrostu będzie kluczowym parametrem, który warunkować będzie znoszenie obostrzeń. Polska zażynana jest na naszych oczach, rządzący robią co chcą, Polacy tak naprawdę na to wcale nie reagują. Jednocześnie policja zapowiada też, że nie będzie taryfy ulgowej. Większość osób stosuje się do obostrzeń, napotykamy jednak tych, którzy je ignorują. Wobec tych osób będzie represja, mówił w piątek podczas konferencji komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Drogi panie Jarosławie, te obostrzenia są po pierwsze nielegalne, po drugie niezgodne z konstytucją, a po trzecie odrzuca je każdy sąd, jak na razie, do zera. I najsmutniejsze w tym wszystkim jest to w sumie już nawet nie fakt, że policja, która powinna bronić, chronić prawa, sama je łamie. Ale, ale sam fakt, że policjanci są na tyle krótkowzroczni, że nie widzą, że tak naprawdę w długim terminie szkodzą sami sobie. Mają rodziców, mają rodziny, mają współmałżonków, mają dzieci, które za jakiś czas będą żyły w kraju, do którego w tej chwili zmierzamy. Za jakąś tam marną wypłatę działają bezprawnie i tak naprawdę w długim terminie sami sobie szkodzą. Sobie, swoim znajomym, sąsiadom, wszystkim, wszystkim Dookoła, bo to policja w tej chwili utrzymuje ten stan, który mamy obecnie na świecie. Jakby tego było mało, pan Zandberg z lewicy, z partii Razem, uważa, że te obostrzenia, które w tej chwili są na nas nakładane, to za mało. Dodatkowo mówi się w Polsce o tym, że emerytury być może będą dopiero po 70., ale zresztą o tym wam już mówiłem w filmie dotyczącym. Emerytur dotyczącym ZUS-u. Także jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to znajdziecie go na playliście. Ważne. Pan Kościński natomiast mówi o tym, że podatki będą coraz większe i ci, którzy zarabiają nieco więcej, zapłacą jeszcze więcej podatków. I na koniec Polska może e, poszczycić się rekordem po raz kolejny rekordem niestety w inflacji, ponieważ jak możemy przeczytać na Business Insider, Polska kolejny raz ma najwyższą inflację w całej Unii Europejskiej. Sprawdźmy sobie teraz ciekawostki, czyli najciekawsze wydarzenia oraz informacje minionych dni. A na początek, może się tego spodziewaliśmy. Ale jest to nieciekawa informacja, ponieważ Grayscale sprzedaje swoje bitcoiny. Może nie sprzedaje ich jakoś super dużo, niemniej jednak widać tutaj, że powolutku te bitcoiny są sprzedawane. No prędzej czy później musiał to zacząć robić. E, także, no potencjalnie, jeżeli Grayskiel będzie sprzedawać swoje bitcoiny, a nowe instytucje nie będą ich kupować, no to może powstrzymać nam dalsze wzrosty lub też powiedzmy je ograniczyć. E, z jednej strony, no, to jest nieciekawa informacja. E, fajnie, jakby te instytucje masowo kupowały, coraz więcej tych instytucji dochodziło do rynku kryptowalut. Z drugiej strony, patrząc na to, tak trzeźwym okiem, jeżeli to nam się wyrówna, czyli nowe osoby będą dochodziły do rynku, Bitcoin będzie szedł do góry, gdzieś tam po drodze grayscale będzie te Bitcoiny swoje spuszczać, być może faktycznie ta hossa będzie trwać tyle, ile powinna według czteroletniego wykresu Bitcoina, czteroletniego cyklu i faktycznie może skończy się nam pod koniec tego roku w trzecim kwartale 2021 i dzięki temu altcoiny, które tak naprawdę dają nam największe zyski w hoście. Będą mogły dłużej rosnąć, ponieważ im dłużej ta hosta będzie trwać, tym większą przewagę altcoiny zrobią nad Bitcoinem. Zresztą już w jednym z webinarów pokazywałem wam, że chociażby w poprzedniej hoście, w hoście, nawet nie w samej hoście, tylko w roku 2017 Bitcoin urósł 20 kilka razy. A altcoiny potrafiły rosnąć po 200, 300, nawet i 500 razy niektóre były takie, które rosły oczywiście i, i, i więcej razy, ale tak naprawdę im ta hossa trwa dłużej, tym procentowo altcoiny rosną więcej od bitcoina, więc fajnie jakby ta hossa nam się długo nie kończyła, i faktycznie ten Grayscale poniekąd może nam pomóc. Oczywiście, jeżeli będzie sprzedawał tych Bitcoinów na, na tyle mało, że nie zatrzyma nam po prostu hossy. Na rynku pojawia nam się także nowy stablecoin oparty o euro-L. Euro Miejmy nadzieję, że będzie on dodawany do jak największej ilości giełd. Dzięki temu także inwestorzy, wy będziecie mogli dywersyfikować między chociażby różne waluty fiducjarne. Fajnie, jakby można było trzymać stablecoiny, które nie są tylko oparte o amerykańskiego dolara jakbyśmy mieli stablecoiny oparte o funta brytyjskiego, właśnie euro, franka szwajcarskiego. Też poniekąd można by było trzymać koszyk walutowy, jednocześnie nie trzymając fiatów. Więc potencjalnie fajnie jakby takich stablecoinów pojawiło się więcej i fajnie jakby zostały dodane do tych głównych giełd, ale to oczywiście jest kwestia, kwestia czasu, ponieważ ewidentnie tutaj widzimy, że rynek stablecoinów nam się powiększa i coraz więcej takich stablecoinów nam się pojawia. Kolejną ciekawostką jest to, że Elon Musk ogłosił światu kilka dni temu, iż możemy od teraz kupować Tesle za Bitcoina. Także jeżeli chcecie sobie zakupić Tesle bezpośrednio za Bitcoina, no to macie taką możliwość, ale kolejną ciekawostką w tym fakcie jest to, że Elon stwierdził, że te bitcoiny nie będą sprzedawane do fiatów, czyli będą przechowywane przez firmę Tesla. Wydaje mi się, że marketingowo jest to bardzo dobry ruch. Po pierwsze, jest to promocja Bitcoina którego Tesla trzyma, więc jeżeli wartość Bitcoina wzrośnie z powodu tego newsa, z powodu tej informacji, no to tym lepiej dla firmy, która przetrzymuje takie Bitcoiny, która posiada Bitcoiny. Z drugiej strony, jeżeli Tesla sprzedaje swoje samochody, a potem za część zysków kupuje Bitcoiny, no to czemu by nie sprzedawać bezpośrednio tych samochodów za Bitcoiny, więc tutaj też marketingowo jest to, wydaje mi się, bardzo dobry ruch ze strony Alona Muska, ale no, on jest znany z tego, że jest bardzo dobrym marketingowcem. No i na koniec mały news jeżeli chodzi o kryptowalutę Facebooka o stablecoina, którego tworzy Facebook Diem, ponieważ jeden ze współzałożycieli Diem odszedł od zespołu, czyli przestał zajmować się tym projektem. Czy to powstrzyma ten projekt? Raczej nie, czy opóźni być może moim zdaniem w Projekt Facebooka już nie zagraża rynkowi kryptowalut. Na początku był on przedstawiany jako kryptowaluta, która będzie służyła do płatności. Nie wiedzieliśmy jeszcze, jak ona będzie wyglądała. Potem dowiedzieliśmy się, że będzie ona oparta o koszyk o koszyk różnych powiedzmy aktywów i też walut fiducjarnych, potem gdy dowiedzieliśmy się, że faktycznie to będzie stablecoin, no to to zagrożenie odeszło, tak? Więc, więc, więc na razie nie obawiam się o, o to, co stanie się z rynkiem kryptowalut, jeżeli faktycznie taka kryptowaluta Facebooka wyjdzie. Jedyne co mogłoby zaburzyć Rynkiem kryptowalut to jakby faktycznie ta kryptowaluta miała większy market cap niż Bitcoin. Jakby to wyglądało, jeżeli ona byłaby na przykład na pierwszym miejscu, Bitcoin byłby drugi? Czy to jakoś psychologicznie nie wpłynęłoby na rynek? Ale podejrzewam, że jeszcze w tej hoście nie musimy się o to martwić. Sprawdźmy sobie teraz. Co dzieje się z giełdami kryptowalutowymi? A na początek nieciekawa informacja dla Coinbase'a, ponieważ Coinbase musiał w tym tygodniu zapłacić karę w wysokości 6,5 miliona dolarów za pewne nieprawidłowości, jeżeli chodzi o prowadzenie giełdy w latach 2015-2018. Myślę, że kara w wysokości 6,5 miliona dolarów dla Coinbase'a raczej nie jest jakaś przerażająca, także raczej Coinbase po zapłacie takiej kary będzie dalej istniał. Giełda BitBay za parę dni dodaje nowe projekty kryptowalutowe, m.in. Polkadot, Uniswap, Ave z tych ciekawszych jeszcze SushiSwap, Compound, The Graph, także od powiedzmy kwietnia będzie można handlować tymi projektami właśnie na giełdzie BitBay. Dobrą informacją jest też to, że ogólnie ilość bitcoinów na giełdach cały czas maleje i jesteśmy w tej chwili na naprawdę bardzo, bardzo niskich poziomach. Gdy wejdziemy sobie na Glasnoda, na wykres pokazujący właśnie ilość bitcoinów na giełdach, to możecie zobaczyć, że od dłuższego czasu ilość tych bitcoinów z giełd cały czas maleje. Schodzi, a co ciekawe, w ciągu ostatnich paru dni naprawdę bardzo, bardzo dużo bitcoinów ubyło. No oczywiście, im mniej bitcoinów na giełdach, tym jego cena powinna w długim terminie bardziej rosnąć, ponieważ jeżeli nowe osoby dochodzą do rynku, rejestrują się na takie scentralizowane giełdy i chcą kupić bitcoiny, a tych bitcoinów jest mało, a tym samym jest ich mało na sprzedaż, no to cena powinna być coraz wyższa. Natomiast na Bing Crypto możemy znaleźć artykuł, który mówi, że mimo iż tego, że Indie prawdopodobnie zdelegalizują kryptowaluty, to jedna z największych, a dokładnie największa indyjska giełda twierdzi, że zainteresowanie kryptowalutami jest coraz większe i ta giełda spodziewa się podwojenia volume w ciągu następnych kilku miesięcy. Teraz sprawdźmy sobie projekty kryptowalutowe. Na początek bardzo dobra informacja dotycząca Ethereum, ponieważ ponad 8% wszystkich Ethereum dostępnych w obiegu jest zamrożona w DeFi. Jest to bardzo dobra informacja dla inwestorów, dla inwestorów, którzy liczą na wzrost ceny, zwłaszcza jeżeli zostanie wprowadzone Ethereum 2.0, ponieważ w tej chwili przy tych wysokich opłatach transakcyjnych DeFi oparte o Ethereum nie jest dostępne dla wszystkich. Jeżeli musimy zapłacić 50, 100, 150, 200 dolarów za opłatę transakcyjną na Ethereum, no to ci mniejsi inwestorzy, osoby, które mają 500, 1000, 1500 dolarów. No, raczej nie korzystają z DeFi, ponieważ się to nie opłaca. Natomiast, jeżeli faktycznie te opłaty transakcyjne przy wprowadzeniu Ethereum 2.0, przy zwiększonej skalowalności yy, będą mniejsze, no to więcej osób będzie korzystać z DeFi. Jeżeli więcej osób będzie korzystać z DeFi, to będzie zamrożone jeszcze więcej Ethereum w DeFi, a tym samym mniej będzie go dostępnego na rynku dla osób, które chcą to Ethereum kupić. A dodatkowo, jeżeli potencjalnie zostanie wprowadzony system deflacyjny przy paleniu części Fi z opłat transakcyjnych, no to faktycznie cena Ethereum potencjalnie może eksplodować. Basic Attention Token wchodzi w Binance Smart Chain ekosystem za pomocą tak zwanego wrapped BAT. Eee, także poniekąd możemy łączyć się za pomocą BAT z ekosystemem Binance Smart Chain. Projekt Zikash ogłosił niedawno, że w tej chwili bardzo mocno pracuje nad zwiększeniem skalowalności. Trochę wygląda to tak, jakby Zikash jeszcze się ratował starał się coś ugrać z tej hossy. Projekt, który niegdyś był w czołówce, w tej chwili jest na 71. miejscu. No i wykres jak na razie no nie wygląda zbyt dobrze. Uniswap uruchomił swoją najnowszą wersję, wersję trzecią. Swoją drogą to spowodowało dosyć mocny, dosyć gwałtowny wzrost ceny projektu. Natomiast Theta Network przesunęła uruchomienie mainnetu Wersji 3.0 aż do czerwca. Projekt ten miał uruchomić wersję trzecią w ciągu miesiąca, no i z jakichś powodów przesunął, przesunął premierę aż do czerwca. Patrząc natomiast po cenie projektu, w dalszym ciągu, w ciągu 7 dni, jesteśmy na 50% plusie. No i na koniec, oczywiście, wróżbici. Czyli przewidywanie poziomów cenowych projektów kryptowalutowych. W tym tygodniu mamy dwóch wróżbitów. Na początku Jordan Belfort, człowiek znany z Wilka z Wall Street, przewiduje, że cena Bitcoina wzrośnie do 100 tysięcy dolarów za sztukę. Natomiast Kaleo na swoim Twitterze. Pokazuje nam dwa wykresy: obecny wykres ceny Bitcoina i ten z 2017 roku. No i niby znalazł tutaj pattern, który wskazuje na to, że teoretycznie powinniśmy mieć lekki zjazd ceny w tej chwili i od niskich poziomów powinniśmy mieć. Dalsze wzrosty. Czyli jeżeli faktycznie miałoby się to powtórzyć, to powinniśmy jeszcze nieco spaść i potem lecimy na poziomy około 70 tysięcy dolarów za sztukę. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, przydał, oszczędził czas. Jeżeli tak, to oczywiście kliknijcie łapkę w górę, napiszcie byle jaki komentarz, żeby algorytm YouTube'a lepiej pozycjonował ten film, by więcej osób dowiedziało się o kryptowalutach, co będzie dobre dla nas oraz dla nich, ponieważ im wcześniej się dowiedzą, tym lepiej dla nich. Natomiast jeżeli jesteście nowi na tym kanale, jeżeli chcecie dopiero zacząć interesować się kryptowalutami, to pod każdym filmem kliknijcie w nazwę mojego profilu. YouTube. Po przeniesieniu na stronę główną mojego profilu w prawym górnym logu znajdziecie linki do giełd, które polecam, z których ja sam korzystam, gdzie będziecie mogli kupić swoje pierwsze kryptowaluty. Natomiast najważniejsze, że jesteście nowi i chcecie się rozwijać, to tutaj macie zakładkę playlists, czyli playlisty, gdzie będziecie mogli znaleźć najciekawsze filmy. Klikając w tę zakładkę i zjeżdżając nieco na dół, będziecie mogli znaleźć takie playlisty, jak chociażby ważne filmy. I te ważne filmy to są, jak sama nazwa wskazuje, filmy, które powinniście zobaczyć, czyli każdy widz tego kanału powinien zobaczyć te 13 filmów. Klikając w to, oczywiście, rozwinie Wam się playlista. Tutaj macie podstawy. Jest to 12 lekcji dla początkujących. Natomiast klikając tutaj w prawo, gdzieś znajdziecie zakładkę, Recenzje kryptowalut, 43 recenzje różnych projektów, które Wam wytłumaczą, do czego służą różne projekty kryptowalutowe. Dzięki za wysłuchanie, do następnego razu, cześć.